Hej, hej, dzień dobry czarodzieje! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Harry'ego Pottera i więzień Azkabanu na PlayStation 2. I dowiedzieliśmy się, że Neville ma kłopoty, bo oczywiście banda Malfoya zamknęła go w klasie mugoloznawstwa i wypuściła gula, więc sytuacja jest dosyć poważna. Więc nie ma co tutaj oczywiście czekać i lecimy. Lecimy za Ronem. Na trzecie piętro chyba, jeśli dobrze pamiętam. Na trzecim piętrze było właśnie klasa mugoloznawstwa. Jest chyba, wydaje mi się, że jest noc. Więc zastanawiam się, jak będzie tutaj teraz wyglądał system skradania się pomiędzy prefektami. Bo jeśli jest noc i prefekci faktycznie patrolują korytarze, no to może być dosyć duży problem, nie? Żeby się ustrzec. Wielkie schody. Cyk. Ta minimapa naprawdę pomaga, bo widać niektóre korytarze, do których nie ma normalnego wejścia. Podejrzewam, że będzie dopiero opcja, jeśli będziemy mieli odpowiednie zaklęcia, nie? O nie, piąte piętro mugoloznawstwo. Dobra, let's go. Piąte piętro. Myślałem, że trzecie. Nie pamiętam, co było na trzecim. Popatrz, popatrz! Potter i Wesley. Oho! Ale porobiony. Ale porobiony. Jak łatwiutko. Dobra, co tam, panowie? Spadaj, Malfoy. Udało się nam! Tak, jeszcze tylko musimy ocalić Neville'a przed gulem. O, i kolejne punkty. To ciekawe. I kolejne punkty. Dobra, tutaj nie, bo niestety... no, albo to są zamknięte kłódką... A, tutaj musimy podnieść, podejrzewam. Albo są zamknięte na kłódkę i muszę mieć alohomorę. Ale zaraz, tutaj otwórz. Nie, spróbuj tylko otwórz. A czy to nie będzie jakaś poboczna miejscówka? Tak! Ej, hono tu. Cyk, podnosimy. Aha. Aha. Dobra. Okej, czaję. Potrzebujemy prawdopodobnie jeszcze do tego Hermiony, żeby ona się tu wcisnęła. Bo możemy lekko uchylić i ktoś może się wcisnąć, podejrzewam. Jep. Dobra, skrzynka. Swoją drogą oczywiście przypominam, jak zawsze. Nieźle! Jeśli podobają wam się moje materiały i odcinki z Harry'ego Pottera, to nie zapomnijcie zostawić łapy w górę dzisiaj, co? Was to nic nie kosztuje, dla was to praktycznie 1-2 sekundy, żeby zjechać paluchem na łapkę do góry. A mnie naprawdę, naprawdę to pomaga, więc jeśli nie macie nic przeciwko, to zachęcam. Dobra, i tu jest ta kłódka. Kłódka... No to będziemy musieli mieć do tej kłódki, podejrzewam, że właśnie alohomorę. A to też jest na kłódkę? Nie, ta nie jest na kłódkę. Tak mi lekko Harry tutaj zasłonił tę kartę. Dobrze! Co to są za... Czekaj, muszę to ogarnąć. Co to są za listy miłosne? Przygotowanie zaklęcia R2. Uratuj Neville'a przed gulem. Ty, a może to są czarownice? Ej, ale lipa. Nie ma tutaj tych. Nie ma miniaturek tych kart. O kurde. Trochę lipa. No okej, okay, ale mamy tutaj to posegregowane na tematycznie, nie? I zobaczcie, nie ma tych kart 100. Tylko jest odpowiednia ilość gdzieś tam, nie? Dobra, to chyba jest Folio Brutti. Tak, Folio Brutti zdobywamy informacje. Na tych kartkach. Faktycznie było. Jest ghoul. Choć brzydki, nie jest szczególnie niebezpiecznym stworzeniem. Pojękuje i czasami czymś rzuca, ale w zasadzie jest mało rozgarnięty i niegroźny. Czyli taki mniejszy zwodnik.
Czyli taki mniejszy, można powiedzieć, ogr. Salamandra, Demendor, to już wszystkie. Okej, dobra. Czyli wiemy co nieco, czym są te kartki. Oh shit, ale się wystraszyłem na pierdziele. Dobra, załatwione. Skubany, jakiś zaczarowany musiał być. Daj mi wreszcie spokój. Co ten głos Neville'a? Daj mi wreszcie spokój. Jak taki w ogóle gdzieś tam lekko spity, nie? To go tylko denerwuje. To co trzeba mu zrobić? Czekaj. W takim razie musimy mieć na niego jakiś sposób. Czekaj. I on rzuca w tego Neville'a, tak? Jakiś taki trochę głupkowaty faktycznie. To go tylko denerwuje. O kurde, faktycznie. I trzymaj się z dala od drogi strzału zaklęcia. Dobra. To go tylko denerwuje. Chyba, że... Czekajcie, na górze coś jest. Czy ja mogę to popchnąć jakoś? Albo wejść na to mogę? A, szukaj! Czekajcie, możemy coś tam znaleźć w środku. Dobrze. Nic mi nie jest. Dobrze więc. To go zajmie. Tak, to Harry go zajmie. Faktycznie. Próbuj i trzymaj się z dala od drogi strzału zaklęcia. Au. No, co za menda. No. Dobra, zaliczone. Okej, teraz gdzie? Pomóż nam, Ron. Jezu, ten Neville. I jego głos. Pomóż nam, Ron. No zaraz, no. Dobra, gdzie my dotrzemy? Musi tu być coś, czego mógłbym użyć. Na pewno. Widzę już, że jest... Księga czarów? Okej. Jest oko do oślepienia. Co to za czar będzie? O Jezu, to jest... Dobra, to jest jeden z tych potworków, o których czytaliśmy. Co to jest za... Lumos Duo, zaklęcie zapalające różdżkę, przywołuje skupiony promień światła na końcu różdżki. Okej. To może być ciekawe. Tylko teraz tak, jeszcze przeczytajmy sobie o tych typach, bo w sumie nie pamiętam, kim one były i co one robiły. Zwodnik to małe jednonożne stworzenie, które wygląda tak, jakby składało się jedynie z dymu. Nosi ze sobą latarnię, którą wabi zbłąkane podróżników bagna. Nie ma powiedziane, w jaki sposób powinniśmy z nimi walczyć. To faktycznie działa! O kurde, ty, ale to... No... No nie, no! Fajnie, że działa, ale co my mamy z tym zrobić? O, come on! Ach, shit. Kurier. Jak zawsze ulubione momenty, nie? Podczas granka. Dobra, wykonaj unik. A dlaczego nie mogę wykonać uniku? C-
Czekaj. Nie podoba mi się tutaj coś. Bo ja nie do końca wiem, co ja mam im tak naprawdę zrobić. Okej, czyli dłużej trzeba ten promień na nich skupić. Dobra, rzucają. Świetnie. Jeszcze ten. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, jak długo muszę na niego celować, czy to jest jak blisko muszę niego być. Ale chyba jak długo. Och nie, jeszcze jeden. No ja jeszcze jeden, jeszcze trzy. No, co jest? Nie no, chyba muszę być wystarczająco blisko. Dobra, jest. A te się zblokowały chyba jakoś. Dobra, jeszcze jeden. No dawaj. To ciekawe, że one chodzą z latarnią, nie? A światło na nie w ten sposób działa. Jak mam się stąd wydostać? Dłuższe oświetlenie kryształowych kul zaklęciem lumos spowoduje, że naładują się światłem. Okej. Czyli podejrzewam, że chodzi o to. Już jak dostałem po oczach w ogóle tym światłem. Okej. I teraz wystarczy tylko to obrócić. Jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej. I jeszcze troszeczkę. Świetnie. Oślepione oko. I tutaj też swoją drogą zbieramy punkty. To mi się podoba. Dobra, zobaczmy co tutaj. Czekoladowa żaba. Przyda się. Jak najbardziej. Czy mi się wydaje... Ej, zaraz. Wejdźmy tu jeszcze raz. Czy tutaj czegoś nie było na górze? Nie, dobra. Bo coś tutaj mi ewidentnie jakoś tak szeleści. Coś tu jest, coś... O kurde! Jezus Maria, ta muzyka. Wystarczyłem. Dobra, porobiony. Teraz tak, najpierw zbierzmy sobie punkty. A teraz zobaczmy, czy jesteśmy w stanie naświetlić tę kulę, która tutaj jedzie. Ale wydaje mi się, że musimy ją zatrzymać. No, bo tu jest ewidentnie kula do naświetlenia. I tam jest też oko do oślepienia, więc no, to jest coś na rzeczy. Trzeba dodać te dwie. O, patrzcie. Znaki. A no tak, bo jesteśmy przecież na piętrze mugoloznawstwa. Potrzebujemy tu twojej pomocy. Już. Czyli mają znaki drogowe nasze. O. Co to było? Optimus Prime. Coś mi się wydaje, że to będzie... Coś mi się wydaje, że tutaj będziemy musieli... Albo... Nie? To już na drodze strzał. Dobra, czyli coś mi się wydaje, że tutaj będziemy musieli mieć protego. No dawaj. Pyk. Dostał? Nie dostał.
Ty, ale to nie zadaje mu obrażeń. Ciekawe. A, dobra, jak jest otwarty, to możemy mu zadać obrażenia. Okej, git. Chyba tylko i wyłącznie raz możemy strzelić. A później musimy zrobić unik. Dobra. Dawaj jeszcze raz, no. Śmiertelnie groźne te zabawki Mugoli, nie? Robocik strzelający fajerwerkami. Dobra, otwierasz klatę i cyk. Mamy przejście. A i tu zjedzie na boczny tor, zatrzyma się. A to sobie nieźle wymyślili. Podoba mi się to. No. Dobra. A czy to coś jest, co ja mogę otworzyć? Dobra. No to w takim razie potrzebuję tego Lumos Duo. Podejrzewam, że czego gula trzeba będzie zamknąć w klatce. Coś mi się tak wydaje. Przestań! To na nic! No chodź! No chodź się tu! Przestań! To na nic! Okej, jest git. Dobra, on się denerwuje w momencie, gdy sięga po coś. Jakby to zrobić? Przestań! To na nic! Gdzie no i nie przyjdzie tutaj? Chyba, że ja muszę Ronem jeszcze zejść na dół. Żeby to w jakikolwiek sposób można było go tutaj załatwić. Przestań! To na nic! No dobra, no to czekajcie. No to wracamy do Rona. Ronem zejdziemy na dół. I co teraz? Kogo tylko denerwuje. Tak, to go tylko denerwuje, okej. Ale ja bardzo chętnie bym go jakoś tutaj zdenerwował w środku. Przestań, to na nic. No i patrzcie, i go tak denerwuje, że nie chce tutaj podejść. No chodź. Przestań, to na nic. Au. Czasem się zdenerwuje tak, że moje nowe zaklęcie podziała na gula? A, no. Dobra, nie trzeba było podpowiadać. Działa. No, do środka, do środka. Nie możesz go tam zamknąć. Ty tam się nie kombinuj, bo jesteś menda. Dobrze jest! Tylko Harego też przy okazji zamknę, bo Harego nie wyciągnąłem ze środka. Zostaw moich przyjaciół! Tak jest! Dobrze. Wracajmy do naszego salonu. Pokażę ci, gdzie raki zimują. I teraz powinienem mi powiedzieć, dzięki panowie. To było niesamowite. Ale jestem zadowolony, żeście mnie uratowali. Dobra, spadamy stąd.
Chcę tylko iść spać. Idziemy już? Jezus Maria, jaki on jest taki zderpiony trochę, nie? Chcę iść spać. Możemy iść spać. Czyli w takim razie, jeśli każdy osobny bohater, czyli Ron, Hermiona, czy możemy już wracać do naszego salonu? Będą mieli inne zaklęcia, to tych zaklęć będzie o wiele, wiele więcej, bo każdy będzie miał jakieś swoje konkretne. Expelliarmus, tak? I Protego mają chyba wszyscy razem, ale na przykład widzicie, Lumos ma tylko i wyłącznie Ron. Glacius ma Hermiona. Podejrzewam, że dla Harry'ego będzie Expecto Patronum. Więc tych zaklęć będzie o wiele, wiele więcej. To ciekawe rozwiązanie. Ciekawe rozwiązanie, bo trochę inaczej podchodzi do tego koopa, nie? W sensie, że to nie jest tylko tak, że możemy się przełączać między postaciami jak chcemy. Nie. Musimy ją odnaleźć. Musielibyście się postarać. Co masz na myśli, Irytku? Jest zawstydzona wasza dyrektorowość. Nie chcę, by ktoś ją zobaczył. Widziałem, jak uciekała przez pejzaż na czwartym piętrze i wykrzykiwała jakieś okropności. Biedactwo! Powiedziała kto? O tak, wasza profesorowość. Bardzo się zdenerwował, gdy nie chciała go wpuścić. Ale się wściekł ten Sirius Black. No i pięknie. I w takim razie w Hogwarcie podejrzewam, że nie będzie już spokojnie. Nadal wszyscy uważają Siriusza. I do tej chwili Sir Cadogan będzie zastępować grubą damę. Wiem, ej, jak że wszyscy są jeszcze bardzo podekscytowani tym, co się stało. Radziłabym jednak wszystkim iść spać. Tu coś jest. Proszę. Czyli to takie szeleszczenie, jakieś takie błyszczenie. Dobrze. To jest właśnie oznaka tego, że gdzieś jest jakaś ściana, którą może Ron ogarnąć. A ciekawe. Czyli to szeleszczenie słyszy nawet tylko i wyłącznie Ron. Dobra, zobaczmy, tu, jaka nowa potworność nam się tu wylosowała. Troll. Przerażający stwór wysoki na 12 stóp i ważący ponad tonę. Znane z równie zdumiewającej siły jak głupoty. Trolle wyjątkowo lubią paskudne zapachy. To niezłe trolle. Dobra, czyli możemy zakończyć dzień, tak? Koniec dnia. Koniec dnia. W zasadzie to chyba była noc, tak mi się przynajmniej wydaje. Bo za dnia podejrzewam, że poszlibyśmy na jakieś zajęcia. Po napadzie Siriusa Blacka na grubą damę, cała szkoła mówiła tylko o nim. Lecz w miarę jak zbliżała się pierwsza lekcja opieki nad magicznymi stworzeniami, uwaga Harry'ego, Rona i Hermiony zwróciła się ku Hagridowi. Hagrid nie ma normalnych poglądów na to, co jest niebezpieczne. Na pewno wszystko będzie dobrze. Chodźmy wcześniej na te lekcje, abyśmy mogli pomóc Hagridowi. Jezu. To jego pierwsze zajęcia z uczniami i pewnie będzie bardziej zdenerwowany niż my. Proszę, tylko nie latanie na hipogryfie. Tylko nie latanie na hipogryfie. Ty, ale zobaczcie, w ogóle mapę Hunsfotów, teraz tak zauważyłem, że mapę Hunsfotów tylko i wyłącznie ma Harry. Chodźcie, idziemy na Błonia. Ha! Ty, to kolejny... No, to jest ciekawa kolejna sprawa, bo w zasadzie wydaje mi się, że chyba Harry... Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że Harry chyba nie mówił swoim przyjaciołom, że ma mapę Hunsfotów, nie? Więc to by w sumie było logiczne, że tylko i wyłącznie on widzi te mapę Hunsfotów. Ale z drugiej strony, na przykład wiemy, że coś tutaj jest i możemy zmienić na Rona i zobaczcie. Nie powinniśmy wyjść z zamku? Cicho tam, chodź.
I teraz wiemy, że tutaj coś jest. A, skrzynka. Te skrzynki są takie ciemne, brązowe. Czasami można je pominąć. Super! O, i kolejne folio brutti. I kolejne folio brutti. Możemy zobaczyć, cóż to jest. Dementor żombli... O, ważka. Pieczone odwłoki ważek to niezbędny składnik pewnych eliksirów. Świetnie. Skrót na czwarte piętro. O kurde. Ała. Ty gnolcu. Dobra, jeszcze jakiś. Mam cię. Mam cię na celowniku. Kurde, uciekła mi. Czy cokolwiek zrobimy, jeśli tutaj staniemy? Niestety chyba nie. Hmm. Tu znowu potrzebujemy coś, czego nie mamy. Te kociołki mnie też zastanawiają, bo one nie są interaktywne, a stoją w takich różnych miejscach. Może później będzie jakaś aktywność z tym związana? Dobra, mamy skrót na czwarte piętro. Piętro z siódmego na czwarte. To jest całkiem niezły skrót. Chyba w więzieniu Azkabanu było to, że na siódmym piętrze mieliśmy dostęp do taki skrót do wszystkich innych pięter, nie? Mamy normalne przejście, ale podejrzewam, że... Szukaj. O, proszę. Jeden na pięć. Nie powinniśmy wyjść z zamku? Dobra, dobra, cicho tam. Pyk. I jesteśmy na czwartym piętrze. Dobra, zobaczmy, jak wygląda... Ten obszar. O kurde, latające książki. Ach, pierdziel. A tu coś jest i ciekawy jestem, czy tutaj też może cokolwiek rozdziałać. Nie, tu już chyba potrzebujemy konkretnego. Tu już potrzebujemy konkretnego czaru, żeby ten dywan zwinąć. Dobra, to którędy? Korytarz na czwartym piętrze. To nas interesuje. Nie tam. Chyba, chodźmy już, dobrze? Chyba tu. Chociaż też nie jestem pewien. Są pozamykane niektóre miejscówki na kłódkę, kurczę. O, znakomicie. Karta. Świetnie. Tych kart jest o wiele mniej, więc nie trzeba się jakoś martwić tym, że dostajemy ich mało. Bo ich też mało jest, więc nie musimy zebrać całej stówy. W zasadzie 101. Tu? Dlaczego nie wychodzimy? Sale wykładowe? Kurde, zgubiłem się. Czekaj. Korytarz. Ty, no ale tutaj nie mogę przejść. Skrzydło szpitalne. Musimy iść. Weź, bo ja na razie, kurde, nie wiem, gdzie mam iść. Kuźwa, zgubiłem się! Jak mam iść na salę? Znaczy, na schody? Ej! Czekaj, czekaj. Tu możemy coś podziałać chyba w kwestii... Co to jest? Łajno bomby. Nie chcę. Chodźmy na błonia, Hagrid nas potrzebuje. Tak, tak, wiem. No i co jest? Nie naładował się? O, no, 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 no. Harry, złaź z drogi. Czy nie powinniśmy iść na zewnątrz?
Tak jest. I dzięki temu mamy sekretne przejście. A tutaj w zasadzie mamy ukrytą skrzynkę. Super. I kartę. Świetnie. Czyli opłacało się tu przyjść. Tylko teraz jak stąd wrócić? Ja pitole, dobra, tam są... Tam są te... Powinniśmy już iść. Kłódki. Zamknijcie się do jasnej... Ciasnej. A tu? Wielkie schody, tak. Oj, tak. Dobra, czyli podejrzewam, że tak jak jest na mapie Hunsfotów, jeśli widzimy na danym obszarze wiele przejść... Ty tam! Masz być w swojej klasie! Spadaj stąd! Ty, ale o co ci chodzi? Weź się, pranzuj, chłopie. Będziesz mi mówił, co ja mam robić. Będziesz mi mówił, co ja mam robić. Ja, Harry Potter. Wybraniec. Bez kitu, gościu. Sala wejściowa. W tej sali wejściowej nadal nie znaleźliśmy tego, co zostało ogłoszone gdzieś tam na tablicy, niestety. Więc trochę lipa. Ale Hermiono, przykro mi to mówić, ale taka ilość nauki jak w twoim przypadku nie może być zdrowa. Wiesz, jak nie będziesz uważać, to ci mózg rozsadzi. Doceniam twoją troskę, Ron. Myślę... No, co myślisz? Powiedz, co myślisz? Przyznaj się, co myślisz? Że pierniczy głupoty, ja wiem. Dobra, dlaczego słuchaj się. Nie wychodzimy? W tym miejscu sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz, będę bardzo wdzięczny. No i mam nadzieję, że widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. A dzisiaj zapraszam was do dwóch playlist proponowanych dla was. I widzimy się w komentarzach. Trzymajcie się, na razie. Bye, bye.